Witam serdecznie w kolejnym motovlogu. W tym motovlogu pogadam o jeździe z pasażerem, z tak zwanym plecaczkiem. I na wstępie muszę powiedzieć, że jazda z pasażerem na motocyklu może być w pełni przyjemna, w pełni bezpieczna. Ale to w większości zależy od kierowcy motocykla, żeby ta podróż była właśnie przyjemna i bezpieczna. Ja nie jestem zwolennikiem wsiadania na plecaczek do kogoś na motocykl. Znaczy, no mówię, że ja bym nie wsiadł. Staram się nie wsiadać. Tym bardziej na jakieś ścigacze. No wiecie, chyba że się zna bardzo dobrze tego kierownika i wiemy, że nie będzie szalał, że ma olej w głowie. Bo pasażer z tyłu jest bezradny. On tylko siedzi. Nie ma wpływu na nic. Na to, co się... O wszystkim decyduje kierowca, nie? No, ma jakiś tam wpływ, można sobie ustalić, że tam klepnie się kogoś z lewej strony albo z prawej strony i coś to będzie oznaczać, nie? Zawsze można pogadać podczas jazdy, nie ma w tym nic złego. Ale przejdźmy do takich konkretów. Trzeba wiedzieć, do kogo się wsiada na te tylne siedzenie, bo trzeba pamiętać o tym, że właśnie ten kierowca decyduje o tym, co się będzie działo. Wsiedziemy do jakiegoś wariata na motor i co? I nas tak przewiezie, że już nigdy więcej nie wsiądziemy komuś na plecaczka. Do końca życia zapamiętamy tą jazdę. Właśnie niektórzy się zrażają do motocykli przez takie przejażdżki na plecaczka. Pierwszy raz jadą na motocyklu jako pasażer i no, jeżeli ta przejażdżka nie będzie spokojna, ten kierowca nie pokaże, że można motocyklem spokojnie, fajnie, dla przyjemności sobie przejechać, to może się zrazić, nie? No chyba że ktoś lubi ostro pojeździć, no to wtedy będzie mu to pasowało, no ale jednak to jest to, że z pasażerem nie powinno się szaleć i cały czas się powinno myśleć o tym kimś z tyłu, żeby po prostu nie zapomnieć o nim, nie? Bo tak też może być. Nie można zapomnieć o tym, że się ma kogoś tam na plecach. No kierowca i pasażer powinni stanowić taką jedność, moim zdaniem. Ja jakoś tam biorę na pasażera, to mówię, żeby nie robił gwałtownych ruchów, żeby się zachowywał tak jak ja, żeby nie panikował po prostu, bo to może być najgorsze, panika. Na pewno widzieliście od Dexterka motovlog o jeździe z pasażerem. A tutaj go wrzucę do anotacji, to sprawdzajcie, jak nie widzieliście. No i on tam mówi właśnie, że właśnie powiedzmy taka panika tego plecaczka na zakręcie, kiedy jesteśmy pochyleni, a on tam
zacznie się ruszać nie wiadomo jak, no to może się skończyć tym, że nie pojedziemy po zakręcie i no wylecimy z tego zakrętu. Powiem tak, że ja często zabieram kogoś na plecaczka. Dla mnie to nie jest nic trudnego, jeździć z kimś. Jeżdżę zazwyczaj spokojnie. A szczególnie z kimś to w ogóle spokojnie i muszę. No bo co, no bo kurde, jestem odpowiedzialny za tego właśnie człowieka z tyłu. A nie chciałbym właśnie zabrać kogoś na plecaczka i po prostu mieć wypadek, nie? No bo kogo jest wina? No przecież nie plecaczka, tylko moja. Bo to ja kieruję motocyklem. A już ludzie się zjeżdżają na groby. Jest 28 październik. Jestem taki wściekły, bo to jest najprawdopodobniej jeden z ostatnich tygodni takich fajnych, słonecznych, ciepłych. A ja mam do pracy na 14 do 22, także nie mam jak wykorzystać. Nie mam jak wykorzystać tą pogodę. Wracając do tematu jazdy z plecaczkiem, ja zachęcam, żeby brać ludzi na plecaczka, bo możemy w ten sposób zachęcić ich do tych motocykli. No ale trzeba pamiętać, żeby ich nie zrazić tą przejażdżką. Zresztą z pasażerem zawsze raźniej, jak się gdzieś jedzie na wycieczkę, zawsze gdzieś można pogadać z pasażerem raźniej, tak, to na pewno. Jest jedna taka sytuacja, kiedy też plecaczek może uratować nam skórę. Tu o jakiej sytuacji mówię? O panie, nie ogarzę. Co? Nie wiem, może on myślał, że jadę 200 na godzinę. Tak, taka sytuacja. Kolega na przykład jechał z plecaczkiem, zawracał. No i co? No właśnie to jest to, że z pasażerem jak jedziemy, jak już jedziemy, to nie czujemy tych dodatkowych kilogramów, ale jak jedziemy wolno, czy tam zawracamy, czy parkujemy, no to wtedy czuć to. I właśnie przy zawracaniu kolega z dziewczyną zawracał. Już prawie się miał przewracać, ale jego dziewczyna wystawiła nogi i mu pomogła. I utrzymali ten motocykl. To jest ta zaleta, że w takiej sytuacji uratuje plecaczek. Też miałem nawet tak ostatnio. Z kolegą jechałem i właśnie na parkingu skręcałem, praktycznie zerowa prędkość, skręciłem mocno kierownicą i już i lecimy. Ogarnąłem, on tam wystawił nogi, ja to ogarnąłem. On nie musiał
nie musiała se kurować, że do ziemi nogami, ale ogarnąłem i mu właśnie powiedziałem, że dobrze zrobił, że wyciągnął te nogi, nie? No bo mógłbym sam nie dać rady utrzymać motocykla. A wyglądało tak, i no klamka, sprzęgła wciśnięta i full gaz, nie? No bo wtedy trzymie ten motor i ten gaz jednocześnie, także odcina w miejscu. Zamierzam mówić o takich tam rzeczach, że trzeba się trzymać tam kierowcy. No powinno się trzymać, ale powiedzmy, że czasem jedzie dwóch mężczyzn i nie ukrywają, że dziwnie to wygląda i mogą się niekomfortowo czuć tak jadąc. No i każdy motocykl ma w sumie roczki. Także nie ma wtedy innej opcji. No jeszcze mogę powiedzieć, że wiadomo, całkiem jazda się zmienia. No nie czujemy tego pasażera, ale to wpływa na jazdę, na te hamowanie. Możemy dłużej hamować, nie możemy gwałtownie hamować, bo zostaniemy zgniecieni przez pasażera. Też nie ma co szaleć. Na przykład kiedy mamy pasażera na plecach, to nie może być tak, że non stop dzidujemy, że on nie wie, że chcesz przycisnąć, no i akurat się nie będzie trzymał, nie? No to co, no to jeden start i już może leżeć tam gdzieś z tyłu, możemy odjechać bez niego. Także to najlepiej powiedzieć po prostu: teraz się trzymaj, pojedziemy szybciej, nie? Ale nie żeby z zaskoczenia, bo można zaskoczyć tym pasażera. On się akurat nie będzie trzymał, będzie się coś tam poprawiał, no i no, tak się to skończy. Może się niemiło skończyć. Dobra, nie będę przeciągał tyle w temacie jazdy z pasażerem ode mnie. I pozdrawiam Was serdecznie, na razie, cześć.